Cześć, tej strony Mateusz Domański, kanał Doman Code. W dzisiejszym odcinku z serii React and TypeScript będziemy cztery huki omawiać: use effect, use layout effect, use refa oraz use dispatcha. Zaznaczam, że odcinek trochę dłuższy niż planowałem. Jak zwykle staram się krótsze te odcinki, no ale ta wiedza, którą Wam chcę pokazać, zawsze powoduje, że są troszkę dłuższe, ale mam nadzieję, że jest to tego warte. Tak więc nie przeciągam, lecimy do edytora kodu do odcinka przygotowałem sobie podobną strukturę jak mieliśmy zawsze, tylko sobie już tutaj troszkę oczyściłem, żebyśmy tych rzeczy, które mieliśmy w poprzednich odcinkach, żeby nam po prostu tutaj nie przeszkadzały, więc mamy po prostu zwykłego appa i mamy okrojonego function counter. I teraz tak, na wstępie wytłumaczymy sobie use effect oraz use layout effect, ponieważ to jest bardzo proste i tu tak naprawdę nic nie trzeba robić, jeżeli chodzi o TypeScript. Ponieważ, jeżeli sobie wpiszemy tutaj Use Effect, który nam się tutaj z automatu teraz zaimportował, to jedyna różnica, jaką tu mamy, być może troszkę na plus dla nas, jeżeli ktoś by popełnił jakiś błąd, oczywiście myślę, że osoba, która już wdrożona jest w React takich. Błędów by nie robiła, ale tu wiemy, że mamy wsadzić sobie tablicę zależności. Jeżeli zamiast tej tablicy w zależności tutaj wsadzilibyśmy na przykład wartość, nie wiem, true, no to w tym momencie mamy po prostu informację, że tutaj powinniśmy dać coś, co jest tablicą, tak? Czyli array literal, czyli mamy typowo taki, obie taki obiekt, taką tablicę. I w tej tablicy możemy dopiero podać zależności. I tu będzie nas chronił TypeScript, ponieważ będzie nam tu podkreślał na czerwono, że mamy tutaj błąd. Jeżeli chodzi o czysty JavaScript, no to moglibyśmy, tu możemy zauważyć, że ja zmieniłem tutaj rozszerzenie z tej TSX na JSX właśnie po to, żeby tutaj pokazać przy czystym JavaScriptie, że jeżeli tutaj wpiszemy sobie Use Effect, tu zrobimy sobie. Funkcję i do tablicy zależności Przekażemy sobie Na przykład wartość true To zobaczcie Błędu nie ma, mamy tutaj ostrzeżenie, Które wynika z ESLint. Jak sobie tutaj najedziemy To pokazuje nam tutaj, że właśnie ESLint, Że powinniśmy tutaj mieć Tablicę z zależnościami No i jeżeli ktoś nie korzysta z slinta To tego warninga Tutaj by nie widział Możemy sobie zasymulować taką sytuację Wpiszemy sobie tutaj ESlint. Disable. I w tym momencie zobaczcie, nie mamy tego warninga, i ktoś mógłby pomyśleć, że ma tutaj wszystko w porządku. Tak jak mówię, dla osób, która już pracuje z Reactem, i raczej takie osoby tutaj pewnie ten kurs przeglądają, no to wiemy, że tutaj tego błędu nie popełnimy. No i w tym momencie tak naprawdę żadnej tej różnicy tutaj nie zobaczymy. Ja sobie to wykomentuję, ponieważ nie będzie mi to potrzebne. Tego slinta disable też sobie już wyłączę albo zostawię, aby ktoś sobie zaglądał do kodu, żeby to miał wcześniej wytłumaczone i żeby widział, co tu się dzieje. Wracamy tutaj do function counter, więc tu wiemy, że dla TypeScripta to jest błąd, więc musielibyśmy tutaj podać jakąś tablicę zależności albo po prostu ją pominąć, ponieważ jest ona, jak sobie tu spojrzymy, może być tutaj undefined, czyli jest to. Opcjonalne. I teraz kolejną rzecz, którą nam tutaj TypeScript będzie chronił, no to wiemy, że tu mamy tak zwany cleanup function, czyli jak zrobimy tutaj return i zwracamy jakąś funkcję, no to w tym momencie musimy tak naprawdę nic nie zwracać. Więc jeżeli byśmy tutaj teraz zasymulujemy sobie, oczywiście, tak, bo czasami po prostu używamy takiego shorthand'a, który nam coś zwraca. Czyli jakbyśmy, nie wiem, mapowali po czymś w coś w tym stylu, czyli taka sytuacja, że coś zwracamy, chociaż tu ten map nie miałby sensu. Tylko chodzi o to, że mamy jakąś funkcję, metodę, która nam coś zwraca i zwrócilibyśmy na przykład właśnie, nie wiem, wartość 5 przykładowo, tak? Czyli to jest symulacja czego, że nam coś zwraca po prostu jakąś wartość z funkcji. No to zobaczcie, mamy tutaj w tym momencie pokazane, że zwracamy number, a tak naprawdę powinniśmy nic nie zwrócić. No, i to jest właśnie coś w stylu, jakbyśmy nie wiem, wywołali tutaj set timeouta, set timeout i tutaj byśmy podali jakąś tam funkcję do wykonania. No, i ta funkcja nie się wykona za dwie sekundy, bo byśmy chcieli zrobić po odmontowaniu na przykład, tak. No, i właśnie set timeout będzie nam tutaj zwracał numbera, tak, którym, po którym możemy sobie wykonać tego clear timeouta. Więc rozwiązaniem jest tutaj po prostu opakować tą funkcję, która nic nie zwraca, a ten Set timeout, który tutaj coś zwróci, to sobie zwróci po prostu już w ciele tej funkcji. I nie mamy z tym problemu. Więc tu taki przykład, jeżeli chodzi o use effect. I to samo. Tutaj napiszemy sobie tylko Use Layout Effect. To samo. Jak use effect. Czyli mamy tutaj te same zasady, przy których pokazaliśmy sobie przy use efekcie. Więc tyle, jeżeli chodzi o use effect i use layout effect. Kolejnym hookiem, który sobie poznamy, będzie to use ref. I teraz use ref ma dwojakie zastosowania. Pierwszy useRef to generalnie trzymamy sobie jakąś wartość w tym useRefie refie. Zrobimy sobie przykład kolejny, bezsensowny, żebyśmy po prostu tylko mieli jakiś przykład. Więc zobaczcie, zrobimy sobie tutaj useRef use ref, tak piszemy sobie const, niech tu będzie some value. I tutaj przypiszemy sobie useRef i do use refa tutaj właśnie zrobimy sobie jakiś set timeout. Myślę, że to będzie najprostszy przykład. Niech on mi pokaże konsologa. Hello. I ten set timeout, niech mi się oczywiście też wykona powiedzmy po dwóch sekundach. No i teraz. Mamy some value i do some value tutaj wpisujemy tak naprawdę tutaj typ number i mamy pokazane, że jest to typ number. I gdziekolwiek teraz będziemy chcieli wykorzystać te hello, tutaj możemy sobie wyczyścić, czyli na przykład, żeby mi się to nie wykonało, to mogę właśnie na przykład wykorzystać use effecta, że po zamontowaniu. Jak mówię, nie doszukujcie się w tym programie jakiegoś sensu, tylko chodzi o to, żeby pokazać sobie, jak to działa tutaj TypeScript i ten useRef. Czym będzie się różnił tu, że podajemy tutaj sobie jakąś wartość? Tu oczywiście nie musi być number, tu może być obiekt, tu może być cokolwiek, co chcemy raz utworzyć do tego referencję, a później na przykład chcemy mutować, żeby tutaj teraz pokazać różnicę później, jaka będzie też z domem. I teraz. Możemy sobie wykorzystać że clear, clear timeout i teraz możemy zrobić some value.current i ten current tutaj będzie oczywiście. Numberem, jest to pewny number, wiemy, że to jest number, ponieważ tu number przekazujemy I teraz jeżeli to sobie wyczyścimy, odświeżymy Nie powinnam się tutaj nic pojawić, ponieważ po zamontowaniu, zanim się wykona Tak naprawdę mamy tutaj wyłączone Ok, więc jak widzimy tu wszystko jest ok, jeżeli chodzi o takie tutaj wartości Moglibyśmy też tutaj wsadzić sobie jakąś inną wartość, ja to sobie może zduplikuję Możemy sobie zrobić coś takiego, i zróbmy sobie, że tu będzie 0, czyli to będzie nasz counter. Skoro tu robimy wszystko na licznikach, zrobimy sobie tutaj counter. I teraz zobaczcie, zrobimy sobie funkcję, która będzie nam, mimo że to jest mutowalne, jak mówię, znowu, nie doszukujcie się tej sensu Będę chciał tylko tutaj pokazać po prostu dwie różne rzeczy Więc zrobimy sobie tutaj jeszcze jeden const Zrobimy sobie tutaj p ref I tutaj zrobimy sobie use ref. I teraz zobaczcie, tu sobie wpiszemy 0 Bo na początku nie mamy nic, ale tutaj chcemy html paragraf element i teraz zobaczcie, jeżeli to przypisujemy sobie w taki sposób use ref Wpisujemy sobie pref, to zobaczcie, tu wszystko Nie use ref, tylko oczywiście ref Tu oczywiście wszystko mamy ok Czyli możemy tutaj sobie to wpisać Tu coś źle zrobiłem Coś mi tutaj nie pasuje o, tutaj mam param lm, a tu miał być para OK, teraz wszystko pasuje. I tu właśnie chciałem pokazać, że tu specyfikujemy sobie konkretny element właśnie, do którego my chcemy podłączyć. Miałem pokazać właśnie zasymulować, że tutaj błędny będę miał, czyli sobie sobie HTML element. To zobaczcie, mamy tutaj, że zbyt ogólny jest, tak? Ponieważ mamy tutaj konkretnie p, czyli mamy tutaj paragraf element, więc tu podajemy konkretny typ elementu do którego chcemy się podłączyć, ok? więc zobaczcie, tu mamy paragraf element i mimo to, że podajemy na początku tutaj, ten, że ten paragraf, że to ma być element typu p, to Podajemy na początku 0 i jest to OK. Tutaj nic nie ma z tym problemu, jeżeli chodzi o TypeScripta. On wie, że na początku może być 0. Przypisujemy sobie, wie, że chcemy przypisać później, po prostu, ponieważ to się najpierw wykona, chcemy sobie tutaj podłączyć to do tego P i jest to OK. Nazyłmy no sobie taką troszkę bezsensowną funkcję, czyli update value. i w tym update value i zobaczcie co tu już będzie nam typescript pomagał tu wpiszemy sobie pref. nie pref tylko counter. .current. będziemy chcieli wyświetlać zawartość tego licznika a tu będziemy chcieli zwiększać i wykorzystamy co do tego update value i teraz zobaczcie to co chcę zrobić, to do PRF Current Text Content Tu mi podaje, zobaczcie, optional chaininga Ponieważ on tu traktuje, że może być null Tak, ale ja sobie na razie to skasuję I do tego będziemy chcieli przypisać zwiększoną wartość countera Czyli Robimy plus plus counter current Ok, i zobaczcie, tu mam ok Counter current się zwiększy. Tutaj jakie mamy błędy, właśnie. Po pierwsze, tu potrzebujemy stringa lub nula. Więc, żeby to sobie już dobrze wrzucić, mimo że jakbyśmy sobie to zmazali, jeszcze na chwilę zapiszemy. Jak sobie tutaj naciskamy, zobaczcie, w JavaScriptie to jest wszystko jak najbardziej poprawne i to działa. Ale wiadomo, możemy dostać dodać number cokolwiek tutaj, i w tym momencie, jakbyśmy gdzieś namieszali. No, to już TypeScript właśnie nas będzie ostrzegał, że tu musimy przekazać stringa, ponieważ to jest string. Więc jawnie sobie jak zrzutujemy, to TypeScript już pod tym względem będzie ok. Zobaczcie, jak o wiele bardziej taki bezpieczny kod będziemy mieć, on jest tu pewny, że wiemy, co robimy, zamieniamy sobie na stringa jawnie. I zobaczcie dalej. W tym momencie właśnie jest problem, że object is possibility to null. No i oczywiście możemy albo wykorzystać nowy syntax nie możemy. No bo tu mamy teraz problem, ponieważ tu przypisujemy tego stringa i ten opcjonal chaining mi tutaj nie pasuje. Więc jak? No to po staremu jedziemy i to nam zadziała, czyli robimy perf current Czyli sprawdzamy tutaj najpierw, czy ten perf istnieje. Jak istnieje, tu musimy zrobić wcięcie, żeby to było jasne, bo generalnie tu powinny być klamry. I zobaczcie, najpierw się upewniamy, czy ten PRF jest przypisany. Jak jest przypisany, no to w tym momencie do text content tu zwiększamy sobie, tak? Ja sobie to zapiszę, oczywiście działa mi to, czemu miałoby nie działać, ale zobaczcie, jeżeli jesteśmy pewni, Mamy taką sytuację, że jesteśmy 100% pewni, że tu będziemy zawsze mieć ten element, bo po pierwszym renderze zostanie to przypisane, bo ten paragraf możemy oczywiście tutaj wyszukiwać jakąś tam dokumentem, query selektorem, na przykład w use i jeżeli znajdziemy, to byśmy przypisali sobie do tego use, do tego perefa, ale jeżeli jesteśmy pewni, ponieważ to sobie tu przypisujemy i nie ma szans, żeby tam się nie przypisało, możemy... Tutaj wykorzystać, że zrobimy sobie tutaj wykrzyknik, tak jak to mieliśmy z wykrzyknikiem przy kursie TypeScript z domanem. I zobaczcie, zapisuję to, i w tym momencie TypeScript jestem ok, ponieważ on jest pewny, że tu na pewno nie będzie nula. Mimo, że pokazujemy tutaj, że jest 0 na początku, to on jest pewny, że ten nul tutaj już nie będzie występował. No i możemy sobie oczywiście zwiększać. Działa nam to jak należy. Więc. Tutaj przy useRefach pamiętajmy, mamy troszkę inaczej. Jeżeli dajemy tutaj jakąś wartość, typu taką, którą przechowujemy, po prostu żebyśmy mieli zawsze tą referencję do jednego obiektu, tablicy, różne mamy zastosowania, które potrzebujemy tutaj sobie yy, trzymać. Albo jeżeli jest druga różnica, jeżeli trzymamy tutaj element jakiś dokument object modelu i w tym momencie ten null tutaj, sobie wskażemy, i będzie nam. Pokazywał tutaj, że jest możliwość, że ten element będzie nulem, jest taka różnica w zachowaniu, należy to mieć z tyłu głowy. Więc tyle, jeżeli chodzi o useRef. No i teraz przedstawimy sobie ostatni. Jeżeli chodzi o useReducer, no to zrobimy sobie tutaj może drugi taki licznik. Tutaj zrobimy sobie znowu element P. Do niego dodamy sobie dwa batony I tu będzie plus oczywiście, tu będzie minus No i tutaj wartość, którą będziemy mieć I teraz tak Zrobimy sobie const Tak standardowo, state, dispatch Przypisujemy sobie useState Nie use state tylko useReducer, przepraszam use reducer i teraz Ten use state sobie tutaj wyrzucimy Ten useEffect też, żeby mi tutaj nie podkreślał I teraz tak, mamy tutaj useReducera I z tego useReducera Będziemy chcieli, a to w sumie na razie nie będziemy tutaj w sumie Podpisywać. Zobaczmy, jakie tutaj korzyści będziemy mieć po prostu z TypeScripta. I teraz tak. Najpierw to, co musimy sobie zrobić, to przyjąć jakiś standardowy state, który będziemy mieć na początku. Więc zrobimy sobie tutaj Type. Tu będzie oczywiście na górze trochę tego kodu. Te typy, jakby ktoś chciał. To wtedy można gdzieś wiadomo wyrzucić do osobnego pliku My tu wszystko będziemy trzymać w kupie, żeby to po prostu było razem I teraz tak, mamy type Initial state I do initial state wpiszemy sobie counter Który będzie oczywiście numberem. I teraz tak, mamy stan początkowy Przyjmujemy teraz, jakie chcemy wykonywać akcje. Akcje, jakie chcemy wykonywać, to zwiększanie licznika i zmniejszanie licznika, tak? Czyli zrobimy sobie type, incre increment, counter, action. I tutaj, jako type, podamy sobie konkretnie increment. Tu nie podaję stringa, tylko chcę mieć konkretnie, że ten type ma mieć increment. I teraz podaję sobie jako payload. Tu będzie tylko number. Tak naprawdę to sobie mogę teraz skopiować, ponieważ drugą akcją, którą chcę wykonywać, będzie zmniejszanie licznika. I teraz. Wszystkie te akcje składam sobie w wszystkie te jakby możliwe typy akcji, tak? Czyli zrobię sobie type actions types action types. No i tutaj robię sobie increment increment counter action oraz decrement counter. Action, czyli mam tutaj obraz, co chcę mieć. Czyli chcę mieć stan, w którym będę mieć właściwość counter i oczywiście to mógł być dużo bardziej rozbudowane, tylko tu upraszczamy wszystko. I teraz mamy akcje, jakie chcemy, to chcemy zwiększać licznik i zmniejszać licznik. I mamy oczywiście, to są złączone nasze typy akcji. No i teraz na podstawie tego możemy sobie skonstruować reducera. A więc robimy sobie const, reducer. I teraz tak. State, który ma, jak ma wyglądać state, to oczywiście wpisujemy sobie tutaj initial state oraz akcja, która może przyjść do naszego reducera, to oczywiście action types. I teraz robimy sobie tutaj wszystko to, co jest nam potrzebne dla Reducera, czyli musimy zrobić standardowo switcha, zrobimy sobie action type, no i w tym action type mamy cases y. i zobaczcie teraz, jak już nam tutaj pomoże TypeScript, ponieważ ja sobie wpisuję case, wpisuję sobie cudzy słów i do wyboru już mam tylko oczywiście dekrement i krement, ponieważ na podstawie tych typów mam podane jakie mogę mieć typy akcji, więc od razu mogę sobie tutaj zaimplementować na przykład zmniejszanie, czyli zrobimy sobie tutaj return state i do właściwości counter przypiszemy sobie to co jest state.counter minus action payload No i teraz znowu sobie sobie case Increment return state counter state. Oczywiście tutaj znowu mam trochę bez sensu, tutaj to rozbijanie, ponieważ mam tylko countera, ale to pokazuje tak tylko, oczywiście, ponieważ mogę mieć więcej właściwości i nie chciałbym ich tutaj nadpisać. No i oczywiście, jakiś tam. Default możemy zrobić, który na przykład nam po prostu zwróci state. I zobaczcie, mamy tutaj zaimplementowane akcje konkretne. Nie możemy sobie zrobić coś takiego jak case i na siłę mu tutaj wpisać n i tutaj na przykład też zwrócić sobie state ponieważ typescript tutaj będzie nas informował, że ten n tutaj nie istnieje, tutaj możemy mieć ten increment albo decrement. Więc zobaczcie, nie ma tutaj możliwości gdzieś tam literówki. Bo w tym momencie od razu tutaj nas chroni przed tym typescript. No i teraz do useReducera możemy sobie przekazać tutaj oczywiście reducera I jako kolejny element Przekażemy sobie tutaj na przykład counter, który jest 0. No i zobaczcie, mamy w tym momencie tutaj przekazane wszystko, i możemy teraz z naszego STATE kropka counter, wyciągnąć tutaj tą wartość. Tu już nam się pokazało 0. I teraz w batonie zobaczcie. Zrobimy sobie onClick, tutaj w onClicku już sobie wsadzę, chociaż zazwyczaj tego nie robię. No ale sobie tu od razu wywołam dispatch'a To sobie przekopiuję, żebym już nie musiał tego pisać jeszcze raz. I zobaczcie, tu do dispatch'a przekażemy sobie. Zobaczcie, payload zwiększamy na przykład, nie wiem, o 5. I jako type tutaj już mi podpowiada. Zobaczcie znowu typescript increment, decrement. Co chcę, chcę plus, przyplusować, to robię increment. No i tu bym mógł zrobić to samo, czyli payload, tylko na przykład minus 5, ale tu na siłę znowu spróbuję sobie do type dodać n. I zobaczcie. Tutaj podkreśla nam TypeScript od razu, że jest niehalo, że ten type. Tutaj, o ucieka mi za bardzo, że ten type nie jest ani increment, ani decrement. Więc zmazujemy to. Tutaj robimy sobie stringa i on z automatu mi podpowiada możliwości. No i zapiszemy sobie to i przetestujemy. No tu błąd popełniłem gdzieś. Tu mamy plus, w increment mam plus, w dekrement. A tu o 5? W ten sposób odświeżę. Wyczyścimy błędy. I działa nam licznik tak jak chcieliśmy. i Oczywiście, jeszcze tak ja bym nie zalecał tutaj robienia czegoś w taki sposób. Ja bym do tego sobie zrobił funkcję, która będzie nam na przykład zwiększać. Czyli zrobimy sobie przykładowo increment action i tutaj przyjmujemy jakiś payload. I ten payload dajmy, że standardowo 0 nie 0, tylko 1. Czyli jakbyśmy się z 1, to wystarczy tylko tą. Akcję wywołać. Tu od razu zwracamy obiekt z tej funkcji i zobaczcie, tutaj zrobimy sobie type, wpiszemy sobie jako type increment. No i tu oczywiście przekazujemy jeszcze ten payload, i zobaczcie, tutaj będziemy mieć przez chwilę krzyk. Typescriptu, mimo że powinniśmy mieć tutaj wszystko ok, czyli zamiast tego obiektu Przekażemy funkcję, która nam zwróci taki obiekt No i zobaczcie, jest tutaj błąd, mimo że tu wszystko działa, tak? Nie przekazaliśmy żadnej liczby, więc zwiększa nam o 1 Jeżeli przekażemy sobie tej 5, tak jak mieliśmy No to jest ok Co tutaj scriptowi nie pasuje? Nie pasuje mu to Że on tu widzi type jako string A nasz type jest konkretnie Increment, to nie jest ogólny string, to jest konkretny string, którego oczekujemy Więc to co możemy sobie tutaj zrobić To wytypować Nasz increment action jako increment counter action I w tym momencie Tu nawet jakbyśmy teraz chcieli wpisać coś innego to tu nie pasuje, typescript nas znowu poprawia Więc wracamy tutaj do increment I tu Również ten dispatch, który jest bardziej według mnie elegancki w kodzie, pokazuje nam type, że wszystko jest ok, więc tutaj tak nam z typami pomaga reducer. Żebyśmy może jeszcze chcieli sobie tutaj wsadzić, to tu można na przykład, chociaż nie ma to sensu, w tym momencie też generyka wsadzić. Moglibyśmy zrobić tutaj type of na przykład ten reducer. No i ten reducer musi wiadomo, być. Tego samego typu, ale skoro byśmy go na przykład pobierali skądś indziej, zimportowali czy mamy tutaj w pliku, no to ciężko tutaj pomylić żebyśmy wsadzili inny typ, a innego po prostu tu reducera. Ale jeżeli ktoś by chciał mieć osobno typ reducera, gdzieś tam stworzony przez siebie i osobno tego reducera, jako tutaj tą funkcję, no to mógłby tutaj ten typ wsadzić. Jako generyk, no ale to myślę, żeby Nie zaśmiecać tutaj tego kodu Polegamy na tej, na tej inferencji I możemy po prostu wsadzić sobie tego reducera Tylko w ten sposób I te wszystkie typy i tak mamy tutaj zachowane Ponieważ Nawet tutaj w state, jak nacisnę sobie kropka No to widzimy, że mam tylko i wyłącznie counter, jest to wszystko Podpowiedziane TypeScript działa i pomaga Jak należy Mam nadzieję, że te informacje już wam dają zobrazowanie moc TypeScripta z Reactem, ale to oczywiście jeszcze nie koniec, ponieważ w następnym odcinku poruszymy sobie Use Context. więc już dziś Was serdecznie zapraszam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Trzy rzeczy, o których zawsze Was proszę, czyli lajki, subskrypcje i komentarze. Lajki i komentarze, choćby dla zwiększenia zasięgu, tutaj trzeba uczciwie powiedzieć. Oczywiście subskrypcje, żebyście byli na bieżąco z tymi filmami, które tutaj wrzucam. Tak więc tyle ode mnie. Jak są pytania, no to wiadomo, piszcie w komentarzach te pytania i ja Wam postaram się pomóc. Tak więc dzięki jeszcze raz, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.